My potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen. Dobremu i miłosiernemu Bogu za stawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujemy za otrzymane łaski i polecamy nasze prośby. Podziękowanie za łaski wyproszone przez świętego Antoniego z prośbą o wyproszenie zdrowia dla chorego małżonka prosi czcicielka z Boską. O łaskę poznania dobrego człowieka, który będzie moim mężem i ojcem moich dzieci, prosi czcicielka. Święty Antoni, proszę o opiekę i błogosławieństwo dla rodziny mojego syna. Uzdrów tę rodzinę. Za wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii, za przyczyną świętego Antoniego módlmy się o powołania do kapłaństwa, życie zakonnego, w szczególny sposób do ojców franciszkanów. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla anielów z okazji urodzin. O pokorę i radość w znoszeniu niepowodzeń i upokorzeń. O umiejętność właściwego odczytania woli Bożej. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Antoni, proszę o nawrócenie i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry. Święty Antoni, dziękuję za otrzymane łaski za Twoim stawiennictwem. Proszę o dalszą pomoc i opiekę dla Ewy i Patryka. Matko Najświętsza i Święty Antoni, proszę o łaskę uzdrowienia. Podziękowanie dla Świętego Antoniego za wyproszone łaski. Podziękowanie za wybłaganie przez Świętego Antoniego zatrzymania ciężkiej choroby. Prośba do Boga za przyczyną świętego cudotwórcy spadły o pomoc w trudnościach finansowych. Święty Antoni, pomóż Łukaszowi. On potrzebuje Twojego wsparcia z nieba. Święty Antoni, proszę Cię, żeby było mi dane poznać człowieka, który mnie przede wszystkim wyszanował i był ze mną na dobre i złe. Chcę kochać i być kochana. Czcicielka. Święty Antoni, proszę, dopomóż w znalezieniu pracy dla mojego syna. Prosi mama. Prośba o uzdrowienie z ciężkiej choroby. Intencja dziękczynna za urodzenie zdrowego dziecka Antoniego Michała. Prośba o zgodę w małżeństwie i pokój w rodzinie. Prośba za przyczyną świętego Antoniego Padewskiego o pomoc w zdaniu egzaminów dla syna. Proszę o opiekę nad Łukaszem i jego rodziną. Proszę o pomoc w walce z chorobą nowotworową, o cierpliwość. Święty Antoni, proszę o opiekę dla Łukasza. Proszę o pomoc w jego problemach.
Święty Antoni, proszą za ludzi ubogich i cierpiących niedostatek. Prośba do świętego Antoniego o rozeznanie powołania w życiu. Święty Antoni, mój opiekunie i pomocniku, błagam Cię przez Twoje wstawiennictwo, uproś mi łaskę uwolnienia z nowotworu, a również proszę o opiekę nad moją córką. W chwili cichej modlitwy przedstawmy Panu Bogu za przyczyną świętego Antoniego wszystkie nasze prośby i podziękowania. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego. Wszelkich łask do wody odbierzesz od Niego. Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają. Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. Może się jednoczył nas we wspólnotę i uczył dobroci. Pobłogosław ten chleb swoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw, Panie, byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi tym, co posiadamy. We praise you, Heavenly Father, and we give you glory for the gift of bread, fruit of the earth, and work of human hands, and source of our daily nourishment. Bless this bread in honor of Saint Anthony. Teach us to share all your gifts with the poor, the forsaken, and the hungry. All praise be to you through Jesus Christ, our Savior, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen.
Per intercessionem Sancti Antoni Patavini, confessoris atque doctoris ecclesiae, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Antoni, patrone nostri,